Hej, witam was, z tej strony Gal i ruszamy na kolejną przygodę. Jest ciężką, ale zobaczcie, tu w prawym dolnym rogu pisze, że New Soldiers Arrive w liczbie 8, więc poczekamy chyba ten jeden dzień. Mam nadzieję, że nie przeminą mi te wszystkie... No, mamy lądowanie, tamto podchodzi do lądowania, więc trzeba było się tego spodziewać. Kolejny? Nie, no to... Kolejny? Tak. Solak wrócił. Są żołnierze, więc możemy teraz spróbować tą misję wykonać. Zastanawiam się, bo może uda mi się jeszcze tak zrobić, żebym poszedł na to lądowanie. Tylko jak to zrobić, żeby było dobrze? Gosk. Teraz tak, jeżeli bym chciał tą misję robić na luzie, to bym sobie wziął jeszcze tych żołnierzy i byłoby na luzie, ale Żółtka i Vandorna zostawię sobie na na lądowanie. Czyli Demolka i Demon by jeszcze dali radę liczby szwanku, to czterech dobrych żołnierzy, plus Danusia piąta, mogliby dać radę. Weźmy tych naszych rekrutów na tą misję. Weźmy na tych naszych rekrutów na tę misję. Gdzie jest jeszcze jakiś dobry strzelec? Tu jest szybki żołnierz, ale strasznie wolny. Kurde, dwóch fatalnych żołnierzy nam się trafiło. Tu mam 68. Jeszcze ktoś. I tu jest 68. Ok. Teraz tak. Od najlepszych. Zbroja. Karabin. I chciałbym, żebyś sobie wzięła skopa. No dobra. Tu będzie na pewno też skop. Snajperka, zbroja. Dobra, to by było ok. Wojtek, Gosk. Na pewno heavy life scope i celownik. Ty jesteś trochę wolny. No dobra. Ale przynajmniej będziesz robił dużą demolkę. Tutaj broń. Broń. Celownik raserowy. Może być jeden gra... Nie, ty jesteś wolna, to ty możesz też sobie weźmiesz dodatkową amunicję, która może się wyjątkowo na tej misji strasznie przydać. Tutaj nie widziałem... Aha, bo może tylko ty możesz używać tą snajperkę pewnie. Tak, tylko ty możesz używać tą snajperkę. Tak. Już nie mam skopa, żeby ci dać. Ty masz apteczkę, ale chyba jednak wolę, żebyś miała dodatkowe obrażenia i dodatkową amunicję. Apteczki będzie miała Danusia, więc luzik. Ty masz 11 tylko. No to to samo. I dodatkowe amunicje. Pytanie, jeszcze jaką mapę trafimy. Mam nadzieję, że to będzie taka mapa, że będzie dobra do obrony. Najlepsze by było, jakby było to na coś na dach, na tym takim tarasie broni. To by była chyba dla nas najlepsza misja. O, ty jesteś szybki, to tobie damy na pewno granat. Okej. No to tym oto składem będziemy musieli ruszyć na tą misję. Nie jest to skład marzeń, ale może damy radę. Exolci będą mieli tak po 10, tylko że problem jest taki, że jeżeli wszyscy Exolci wyskoczą nam naraz, to może być naprawdę problem. Dobra, lecimy. A zniknął ten już na to planowanie? A nie, bo to było w Ameryce. A tu kurde. Niefajna misja. Niefajna mapa, znaczy nie misja, niefajna mapa.
Niefajna mapa, ale co zrobić? Trzeba grać. Trzeba grać. No dobra. Our operative was in position to transmit the data they'd acquired when Exalt forces moved into their AO. The encoder is currently shielding our transmitter's position, but if Exalt manages to hack the encoder, they'll be able to locate the transmitter. If they hack both, any hope we had of recovering the data intact will be lost. Nic. Objectives updated. Nic. Co oznacza, że możemy się... Aha, tam są. Dobra. Już tam jestem. Wypatrzysz? Nic, bardzo mnie to cieszy. Kurde, tu bym podbiegł, ale się troszkę boję. Biegnij na razie tutaj. Tu. Musimy tam lecieć na pełnym sprincie. Wszyscy żołnierze lecą po prostu ile sił w nogach. W tamtą stronę. Jest, wypełniają. No może poza snajperem. Snajper może lepiej, żeby się tutaj ustawił, sobie przygotował broń. Jakbyśmy tam coś wypatrzyli, to jej pociski pewnie z dłuższego dystansu będą genialne. Mamy trzy tury, żeby tam dobiec do tej strefy. Chyba nie jesteśmy tu sami. Someone is attempting to access the encoder, Commander. We can't allow Exalt to hack that equipment, or they're going to locate the transmitter. Szkoda, że te przekaźniki wszystkie nie są po jednej stronie. Bo byśmy mieli cztery tury względnego spokoju. No dobra, na początek podbiegniemy z tej strony, żeby przełączyć ten przekaźnik. If our operative can get close enough to one of those Exalt communications relays deployed throughout the area, they may be able to access the system and disable Exalt communications using the recovered data's encryption keys. O, widzicie. O, widzicie. Tak jest. To wam powiem, że to jest okej. To by było dobre nawet. No gdzieś to muś. Przyszedłeś do taty? Zobaczcie, co tata robi. Good to go. Tak. Tak przyszedłem. Ja słyszałem, że mama mówiła, że jesteś niegrzeczny. A nie wyglądasz na niegrzecznego. Idę. Tak jest. Przyszedł Tomuś do nas. Zobaczyć, co robimy. Monitoruj sektor. Wypatruję wroga. Tak, wypatruję wroga. No dobra. Jedna tura nam została. Coś czuję, że nie będę w stanie chyba tam dobiec. Got a wave of new signatures closing on Strike One, Commander. Multiple hostiles inbound. Mamy pierwszego. Ale mnie wyszło. No dobra, raz trafili. Ale dwa naboje już poszły w powietrze. Jeszcze jeden nabój. Kurde, też nie trafił. W ogóle nie wiadomo, gdzie strzelił, bo nie widziałem pocisku. Okej. Jakiś snajper. To teraz tak, na pewno zaczniemy od tego, że Danusia musi wziąć i przełączyć ten przekaźnik. Enemy communications are down. That should keep Exalt busy for a while. No, na pewno podbiegniesz tutaj. Nie przyjaciel! O kurde. Coś to pobiegniesz tam. Ale na razie spróbujemy rozwalić ich jak najwięcej. Zaraz będę na miejscu. Tutaj, stąd widzisz, tu jest 100%, 70, 71. Ty też nie jesteś w stanie tam biec. Dobra, ale i tak, run and gun.
Run and gun i spróbujemy cię ustawić tutaj. Tego jednego powinien flankować, przy dobrym szale krytycznym nawet go zabić. O, chyba tak. Tak jest. To jest bardzo dobra informacja. Ty flankujesz mi tego. Ty masz mniejszy ten karabinek, więc spróbuj go załatwić. Tego flankowanego. Pięknie. Drugi rakietowiec zginął. Tak. Danusia musi wbiec tutaj, żebyśmy nie stracili tego przekaźnika. 61. Myślę, że naznaczymy tego tego, żeby snajperzy mogli. Go ściągnąć. Widzisz dwóch. Aha, a snajper nie widzi nikogo. No dobrze. Kurde. Ale to już będziesz widziała w następnej turze. Czy stąd będziesz kogoś widział? Widzisz dwóch. 63. Ten. Niestety. Negative damage. Teraz tak. Ja poszła. Tu nie wiem, czy nie będzie lepiej Overwatcha włączyć. A czy ty tam kilku ich widzisz? No spróbuj, 50% to jeszcze nie jest tak. Kurde, ale jak będziemy tak marnowali pociski. Jeszcze dziorgaje się. Jeżeli będziemy tak marnować pociski, to nie będzie dobrze. Dobra. Ufok odstrzelony. Kogoś tutaj zabiliśmy. Oni chyba nie mogą teraz strzelać. Dobra, wycofują się. Oni se przeładują bronię. My na taki luksus sobie nie możemy pozwolić, żeby przeładowywać bronię. Dobra, czy jeżeli podbiegniesz tu, będziesz go flankował? Niestety nie. Ale 83% to jest i tak sporo. Za piątkę. No tak, Danusia na pewno przekaźnik musi przełączyć. I pobiec do tego następnego. Ale teraz tak. Ty wbiegnij do środka i zacznij rozrabiać. Mianowicie kładąc ich po kolei. O kurde, przeżył. Teraz tak. Jakbyś podbiegła tutaj, jakie masz szanse? Znaczy jakbyś podbiegł tutaj, jakie masz szanse? No nie za wielkie. A ty stąd? No widzisz ich dwóch. O! Ale fajnie, bo akurat możesz na 71% to jest całkiem nieźle. Teraz tak, ty widzisz 48 i nic, i mało to jest. Robi się. Stąd będziesz coś widział więcej. Widzisz tego na 73, 60. To spróbuj tego, co masz 73. Ach, cholerka. Ty możesz ściągnąć tego jednego, bo widzisz go, tego ściągnij. Dobrze. Wciąż tego snajpera nie widzimy. Został mi jeden chyba żołnierz tylko, nie, dwóch. Dwóch żołnierzy mi zostało. Biegnij tu. Zmień na pistolet i jakbyś miała szansę na tego jednego, co tu jest za tym filarem. Na tego, 43. No spróbuj. A noż widele ci się uda. Niestety. Mlako!
Tutaj Overwatch. Zobaczymy, co oni wykombinują. Mamy jeszcze jedną turę spokoju, a później już się zacznie rzeź po prostu. Kurde, jeszcze naboje tracą. I prawdopodobnie po tej jednej turze będzie trzeba się wycofać z tej strefy. Specjalist. Kur! A nie, trafił go za 7. Dobra. Bo już myślałem, że go nie trafiłeś. Kolejny specjalist combat. Pięknie. Tylko że już nie mam amunicji niestety. No nie dobrze. Tego powinien snajper widzieć. Oż kurde. Ten u góry tutaj niefajnie nam spadł. Dobra. Mamy jednego na Overwatchu, więc na pewno czego z Overwatcha trzeba ściągnąć. Myślę, że zrobimy to tak, że ty przebiegniesz się tutaj. Ściągniesz tego Overwatcha na siebie. Nie pożałowali mnie ulicy. Dobrze. Przeładuj. Ty widzisz tego i tego. Dobrze. Danusia. Myślę, że przełączy ten przekaźnik. Już tam idę. Overwatch teraz już nie grozi, bo ściągnął go. That should throw him off. It will take Exalt's people some time to get their communications back up and running. Za czwórkę. Dobra. Kurde, ty nie dobiegniesz do tego niestety. Ty nie masz amunicji. Ale możesz podbić tu i z pistoletu zabić tego. Myślę, że go powinien zabić. Okej. Okay. Zgodnie z planem, teraz snajper. Snajper widzi tego i tego. Ale mimo wszystko chyba wolę zabić tego, bo mam go flankowanego. Dobrze. Tobą sobie tylko chyba przeładuję, ty w tym miejscu zostaniesz. Ja ten przekaźnik przełączyłem, prawda? Tak, czyli w tej turze raczej mi nie grożą. Czy tego zabijesz z pistoletu? Kurde, ładnie ich slankowałeś. No spróbuj go zabić, 90%. Dobrze. Kolejny miej. Ty masz troszkę amunicji jeszcze. To może ja bym sobie ustawił cię tutaj. Zmienił ci na zwykłą twoją broń. Ty masz 81% na tego. Ale oni się może ruszą i może ten mój w środku ich rozwali. Ruszam. Bardziej by mnie interesował ten u góry, żebym się z nim zajął. Kurde, nie trafiłeś. Aj, niedobrze. Niedobrze, bo on tam został u góry. No, tak właśnie. Raz. Załatwiony. Tam niepotrzebnie ktoś strzelał. Cel nie porażona. Też się ruszysz? Też się ruszysz. Pięknie. Zabij go. Ach, kurde, przeżył. Ale jest dobrze. I tak jest dobrze. On się tak ustawił, że jesteśmy go w stanie chyba ściągnąć. Czy ten u góry ma holotargetnik na sobie? Nie wiem, ale strzelę na wszelki wypadek jeszcze raz do niego. Teraz już jestem pewny, że ma. I ma shredder. Jest średnięty, więc jeżeli jest średnięty, to snajper go powinien go bez problemu ściągnąć. 89%? Miss! El disparo no ha dado. Ah. To ciekawe, prawda? To ciekawe. Ty masz jeszcze jeden nabój.
Też masz nabój, ale to bomby pasowało przeładować. Na pewno trzeba ściągnąć tego u góry. Tego trzeba ściągnąć na 100%. No, okej, okay, trafiłeś. Odstrzelony! Bardzo dobrze. Teraz tak. Tu mam żołnierza. Okay. Który mógłby podbić sobie tutaj. Za i z pistoletu za 90 go strzelić. Tak jest. Tylko, że nie masz amunicji w tym momencie. Danusia. Tak. Danusią chciałbym wybiec na dach. Ruszam. Mam tu kontakt. O cholerka. Już był spokój. Niepotrzebnie się ruszałem. Niepotrzebnie się ruszałem. Ale zrobimy to tak, że Danusia podbiegnie sobie tu. Ruszam do celu. Jest szansa, żeby w następnej turze dobiegła do tego przekaźnika. Tobą. Tak, oni tu będą chyba wbiegali. Tylko pytanie, czy są w stanie wbiec przez te drzwi. Czy są, nie są w stanie. Muszę sobie jakoś tak ustawić żołnierzy, żeby było dobrze. By nie oberwali w przypadek. Gatować. Tu sobie przeładuję. Ty wbiegnij tutaj i też sobie przeładuj, tylko nie pistolet, tylko normalną broń. Widam start. Wojtek się wycofaj mimo wszystko i się rozglądaj. Okej, tu z tyłu jeszcze kogoś mamy. Niedobrze. Jak nam z tyłu wpadli, to może być... Okej, ten zrobi pewnie dwa ruchy. O kurde, wpada z tyłu. Ale tu jest Wojtek Gryko. Znaczy Wojtek Dosk. Kurde, nie trafił. Ale może A, myślałem, że ta specjalist combat to działa. It looks like this is the last of the hostile reinforcements, Commander. Oh, we just need to hold out a little longer. Okay. O, ten nie jest fajny. Okay. Ma, nagrywamy 25 minut, ale nie będę robić tego dwóch odcinków, bo jeżeli to jest ostatnie posiłki, to może tak jak poradzimy. Overwatch, wiedziałem. Jedne się musiał na Overwatchu ustawić. Tu mam tylko jeden strzał. To nie jest fajne. Czy tam jest jakiś Overwatch na zewnątrz? Cholerka, no. Może zaryzykujmy, że nie ma Overwatcha. Może zaryzykujmy, że tutaj nie ma żadnego Overwatcha. Ruszam. I będziemy mogli zeskoczyć. Aha, u góry był. No niech to szlak. Wiecie co? Wiem, że obiecałem wam, że tego nie będę robił, ale... Ale to co mogłem przewidzieć, prawda? To mogłem przewidzieć i miałem się Łukaszem ruszyć. Troszeczkę to sobie... Troszeczkę głupio to zrobiłem, a jeżeli chcemy jechać na to lądowanie... Jeżeli chcemy lecieć na to lądowanie, to po prostu nie mogę tego, wiecie... Danusia nie może być ranna, o tak. Jeżeli mamy lecieć na lądowanie, Danusia nie może być ranna. Którego flankujesz? Tego flankujesz? No to spróbuj do niego strzelić od razu. O, pięknie. Tak, ty widzisz tego u góry, dobrze. Teraz Danusią. Okej. W drodze! No, ty w tym momencie flankujesz, ale stąd nie będzie nikogo flankował. O, akurat flankujesz. Przełączmy ten przekaźnik, żeby dom się nie zapomniał. Tam jeszcze ktoś jest? Huu, za siódemkę. Potrzebuję amunicji! Krzyżyk na drogę!
cudownie. Teraz tak. Ty flankujesz. A tu jest jakiś jeszcze koleżka. Tego u góry pasowałoby mi naznaczyć, tak żeby go snajper mógł spokojnie. Albo niespokojnie, bo nie wiem, czy to jesteś w stanie mu zadać aż 8 obrażeń. No właśnie, tylko 4. Miał infantryk, to by było troszkę prościej. Chodź tutaj. Przełącz się na normalną broń i spróbuj do niego strzelić krytycznie. Tak jest. O to mi chodziło. Teraz tak. Wojtek, strzeli do tego. Mam nadzieję, że krytycznie też. Ślicznie. Ślicznie. Ty tutaj... Ale czemu go nie... A nie, flankujesz go. To czemu nie jest na żółto? Za 6. To w takim razie, jeżeli to było za 6, to jak ty podbiegniesz tutaj, to powinieneś go z pistoletu załatwić. Tak jest. Uff. No, jakby nie ten mały błąd, że się nie Łukaszem ruszyłem, tylko Danusią, byłoby super. No, kolejny biega. Szkoda, że tu nie miałem żadnego specjalisty w walce wręcz. Okej. A nie obchodzi po flangom! Nie ma amunicji. Tu mam sflankowanego, więc... ściągnijmy go na ja. Czerwona kartka! Nie mam jak się bronić! Teraz tak. Moi. Monika tu nic nie widzi dalej. Tu będę musiał przeładować. Na pewno. Tylko teraz tak, jak się rozprawić z tą całą zgrają, co tutaj została. To jest zagadka. Tu musisz na pewno przeładować. Kurde, tu nie mam amunicji. Czy ty go w ogóle widzisz w tej odległości? Widzisz go. Ten snajper jest tylko problemem. Idę. Bo reszta raczej nie powinna być problemem. To nie wiem, czy nie był błąd. Bo teraz oni przez te drzwi mogą wpadać. No to mógł być błąd. Mógł być błąd. No, mogę sypać dalej! No. Jak tego snajpera zabić? Jak tego snajpera zabić? Czy stąd będziesz go widział? Gdzieś ich obydwu. 83%. No spróbuj. Kurde, jeszcze nie trafiłeś. Jeszcze nie trafiłeś. Zostało mi ile mi zostało żołnierzy. Danusia mi została. Tylko Danusia nie ma amunicji. Danusia mi została bez amunicji. Plus tutaj dwóch żołnierzy. Tak, bo nic więcej już nie wykombinuję. Spróbujmy zrobić tak na początku. Tu. Mam nadzieję, że go krytycznie trafisz. Aha. Czyli ten snajper teraz będzie największym problemem, bo nie jestem go w stanie zabić. Nie jestem go w stanie zabić, niestety. Tutaj z tej strony było 300? Nie pamiętam, ale pobiegnij tutaj. Chyba jest 300. Zmień sobie broń i dobij tego, co tutaj stoi. Zostałem jeszcze tylko i wyłącznie Danusia. Na którą może wyrzucę na dach. Tutaj jeszcze mam ile ich jest tutaj. 3. O kurde, to tutaj ten mój żołnierz jest teraz... na flankę narażony. Tu muszę przeładować. Tylko mogę podbiec chyba, żebym tych, co będą biegali przez drzwi, pozabijać.
No właśnie. To mogłem tutaj podbić bliżej i teraz tych, co by przez drzwi przychodzili, to bym ich... Решили налететь с фланга! Заберите меня отсюда! Заберите! Не паникуйте! Не паникуйте! X-Rays rücken vor! Sie flankieren uns! Kurde, się za siódemko wyrwałem. Oh fuck. Jeszcze... Mało tego, że jeszcze siódemko wyrwałem, to jeszcze... Snajper, czy ty kogoś widzisz? Cholera, nie widzisz. To znowu będzie problem z tym snajperem. To tak, na pewno do ciebie chciałbym strzelić. Spróbować cię zabić. Snajper nosz, kurde. Nie wiem, czy ten snajper, co tutaj jest, nie widzi nas na widoku drużynowym. Masz 30%, że go trafisz. I nie mam chyba nikogo więcej, kto by mógł go jeszcze ubić. Tak, bo się nie ma amunicji. Okej. Gotowa do akcji. Ty tam nie dobiegniesz. Chodź, jakbyś pobiegł tutaj. A, tylko ty nie masz amunicji. Good to go. Okej. Ty tego widzisz na 30%. Snajpera też raczej nie wypaczysz. Kurde, brakuje. Te dwie paniki mi cały plan zepsuły. Wszystko mi popsuły te dwie paniki. Prawdopodobnie mogę rekruta stracić. Też nie mam flashbanga. Bo to by mi trochę rozwiązało problem. Czy ty masz widok drużynowy, koleżko? Nie wiadomo. Mój. Sam byś go widziała? Nie widzisz go, ale steading weapon na taki wypadek. Ty byś mógł, tam ich zostało jeszcze dwóch, więc nie możesz sobie zrobić run and gun. A że cię nie ustawiłem przedtem gdzieś tutaj, on akurat tutaj, że cię ustawiłem, bo wtedy wszyscy, co by wbiegali, to by byli po prostu zabijani. Dobra, Overwatch. Pewnie będą próbowali wbiegać, dokładnie. Pięknie, za siódemko berwał. Zostało ich trzech tylko. O, pięknie. Pięknie, to było super. To było super. Bo będziesz, jeszcze jeden będzie musiał próbować biec do środka. No i ten snajper, kogo zabije? Muszę się stąd zabierać! Fuck! Rukiego chyba straciłem. Nie, albo to był mój assault. Kto to był? Kogo straciłem? Nie, to był Urlich, to był rekrut. No dobra. Ale ty, koleżko, snajperze, już jesteś wyeliminowany. Aha, nie jesteś, bo tutaj nie mam amunicji. Oż kurde. Tego w środku na pewno zabiję, więc z tym się nie martwcie. Tylko czy tego zabijemy? O kurde. Ale wiecie co? Jeżeli ja zabiję tego tu w środku, to prawdopodobnie tamten snajper będzie musiał tutaj wbiegać. A to spowoduje to, że zginie marnie. O, widzicie, przeżył. Tak jest, dowódco. Ale tego już nie przeżyje. I po krzyku. Ty musisz przeładować, więc ustaw się tutaj, żeby tego snajpera jakby coś widzieć. O, nawet z pistoletem byś mógł strzelić, ale z pistoletu raczej nie dasz rady. Naprawiaj na toczku. Ty się wycofaj tutaj. I się rozglądaj. Czy Danusia w stanie do ciebie podbiec? Jest w stanie, ale nie tak jakbym chciał. Wolałbym, żeby Danusia podbiegła tutaj.
to Danusia, biegnij tutaj i się rozglądaj. Kurde, wredny snajper. Broń w pogotowiu. Explorando. Wredny snajper. Ale on powinien biec do środka, jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem. Dokładnie, biegnie. Czy go zobaczysz od razu? Tak jest. Mała była podpórka, bo pomyliliśmy kolejność, ale... Nie możemy tracić żołnierzy. Jeżeli chcecie oglądać lądowanie w następnym odcinku, to musicie to na to przymknąć oko. I prawdopodobnie w następnym odcinku polecimy na lądowanie tego Raidera, którego już nie ma. Nie, no Wojtek Gosk jest ranny? A nie, on jest ranny, bo on był ten... Defensywa czy ofensywa? A, ofensywa. Wojtek Gosk jest ranny, bo on był... O, Gunnera, pewnie, że bierzemy Gunnera. Gunnerów nam brakuje. Szkoda Urlicha. Myszka też nie awansowała, niestety. Exalt Intel decryption complete. Eliminating statistical probabilities for possible Exalt location. Nie ma tego lądowania. Za trzy laserowe bronie dostaniemy kaprala. Dobra, weźmy. Tam teraz mamy troszkę więcej tych broni, więc większe mamy możliwości. Kogo my tutaj dostali? As the alien attacks have become more frequent, our casualty rate has climbed. Our troop shortage is becoming a problem. Okay. We should start screening potential candidates at the barracks immediately. Infantry czy assault? A weźmy pytajnik. O, granadier. Dodatkowe obrażenia, czyli saper? Czy rapid reaction? Dobra, niech będzie saper. I niech będzie saper, który będzie walczył z mechanicznymi. Krystyna. A, Krystyna. Okej. Septik. Może jakaś inna krzywka. Szpica. To będzie nasza szpica. Dobra. Tylko może nie rosyjski, wiem, że... Pozycjonę konfirmowano. Yes, commander. Enseguida. Jest. Spoko. Ale jest okej, teraz tak. Od razu cię sprawdzimy na tym... Aha, bo nie będzie lądowania. Myszka ma awans? O, myszka jednak dostała awans. Nie było tego widać. Suppression. Gęsty dym. Czy większe szanse, że jak kogoś uleczysz, to będą z powrotem? Chyba to wybierzemy mimo wszystko. No dobrze. No to ruszamy z czasem do przodu. A, wiem co jeszcze miałem zrobić. Miałem troszkę tutaj zrobić porządków. Mianowicie... O kurde, ile mamy Elerium. To Elerium możemy sprzedać troszkę. Tak 110 sobie zostawimy. Ale stawimy sobie 110, to już jest 200. Komputerów też mamy dużo, tu można sprzedać. Mamy 420... 400 ileś tam. The new engineers arrived this morning, commander. We're always glad to have more help. Na pewno laser cannon chciałem sobie zbudować 4. No i już większość tej kasy poszła. I chciałbym sobie jeszcze zbudować... tu jest genetyczne, tu jest foundry. No to myślę, że tu bym chciał sobie zbudować workshopy. To też jest, to jest priorytet, ale na razie nie ma, czyli no to potrzebujemy jeszcze kasy. Jeszcze potrzebujemy kasy, to kasę możemy sobie na przykład wykombinować. No z tego Alerium, ze stówki sprzedamy. Aha, jeszcze bronie trzeba, czekajcie. Teraz jeszcze te bronie trzeba, które sprzedałem, wybudować. Tego mamy dużo, możemy trochę sprzedać, tutaj możemy trochę sprzedać. Ten odcinek będzie cholernie długi, 40 minut jak nie więcej. Jeszcze coś, jeszcze ile? 13 jeszcze.
Tu możemy sprzedać coś jeszcze, sobie idę. A to już jest za dużo, to może 14 wystarczy. Potrzebuję... potrzebuję to dwa razy. I raz workshopy. I raz workshopy w tym miejscu. No i dobrze. Troszkę się nam ruszyło. To by nas czekało w następnej misji. O, przebadali. Będziemy mogli machtoidy robić. Mechy będziemy mogli robić. Po prostu genialnie. A nie, nie dało nam to mechów. To coś tam jeszcze muszę opracować. Muszę sprawdzić, co trzeba opracować. Walka z fighterem. Myślę, że tak. I appreciate your efforts to support the research team. Nie, czy Ellerium nie trzeba przebadać. I've already put the new recruits to work in the lab. No. Aha, wiecie co? Jeszcze będę chyba musiał skan zrobić, żeby mi nam Exolci znowu jakiegoś numeru nie wymyślili. Wyborowa jest tylko. No to nie, musimy poczekać, żeby był ktoś szybszy. Ale nie wiem, czy rekrutka może iść na taką misję przeciwko Exoltom. Dobra, poczekajmy jeszcze. Jeszcze jeden dzień, żeby Donusia wróciła. O, uprowadzenia. Commander, we're receiving several urgent requests for assistance. There are abductions in progress at each marked site on the hologram. Trzymajcie się, dzięki za uwagę.